Będzie to panel podsumowujący i będzie on się odbywał w formie debaty pomiędzy obecnymi tutaj księdzem doktorem Krzysztofem Broszkowskim, który jest z nami obecny od wczoraj. Już państwo mieli możliwość go poznać zapewne. Ksiądz doktor z Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, również duchowny misjonarz do krajów afrykańskich oraz księdzem Szymonem Bańką, księdzem Wrocławia Kapłańskiego, świętego Pisa X, rektor szkół Akwinaty w Józefowie oraz słynny działacz internetowy tradycji, jeżeli mogę tak księdza określić. Dziękuję serdecznie obu księdzom za przybycie, stawienie się do tej debaty. Pozdrawiam serdecznie, z radości. Zatrzymałem się u mojej kuzynki, której dzieci chodzą do księdza szkoły i sobie od 2 tygodni i sobie chwalę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, ja również z radości i w radości. Dobrze, tak więc będziemy przechodzić już do głównego tutaj tematu naszej konferencji. Pierwsze pytanie chciałbym tutaj zadać obu księdzom, takiej refleksji, ponieważ jakiś czas temu papież Franciszek, który wydał motu proprio, którym konferencję się zajmuje, był na Słowacji i tam miał różne wypowiedzi, również odnośnie swojej decyzji i mówił między innymi, że trzeba być blisko ludu Bożego, ponieważ stawia nas, kapłanów, do pionu oraz w kontekście wizji Kościoła, jaką widzi, mówił, że ideologia cofania się jest formą ideologicznej kolonizacji, że ludzie boją się korzystać z wolności, którą mają, domyślę po Soborze Watykańskim, również w liturgii, boją się, że mogą iść do przodu z doświadczeniami duszpasterskimi, boją się rozdroży i chcą szukać drogi w sztywności i klerykalizmie, które papież określa jako perwersję i mówi, że wracanie wstecz nie jest właściwą drogą, ponurzenie naprzód w rozeznaniu, posłuszeństwie jest. W związku z tym chciałem się obu księży tutaj zapytać z obu, powiedzmy, środowisk, które różnie oceniają papieską decyzję, czy droga, którą papież proponuje, droga właśnie bez strachu, bez zamykania się w ten określony klerykalizm, jest drogą dla Kościoła słuszną i czy ta decyzja w związku z tym motu proprio może się do jakiejś słuszności w Kościele przyczynić? Jako odpowiedź pierwszą prosiłbym księdza doktora Krzysztofa Broszkowskiego. No dobrze, ja jestem od lat zdecydowanym, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale fanem papieża Franciszka. Widzę w jego osobie z jednej strony ogromne przywiązanie do Chrystusa i do jego, tego, co stanowi centrum jego misji, to znaczy zbawienie ludzi, zbawienie dusz, zbawienie wszystkich. Tak? Chrystus przyszedł, aby zbawić, aby szukać i ocalić to, co zginęło, także poza granicami Kościoła. Także zdecydowanie uważam, że jak najbardziej papież Franciszek tutaj jest opatrznościowy na te czasy. Jego pontyfikat jest zdecydowanie inny niż Jana Pawła II. Można pokazać różne aspekty tej inności, ale jednocześnie oczywiście są w ogromnej komunii, ja widzę jedność właśnie w tej wierności Chrystusowi i w tej gorliwości o to, aby dotrzeć do ludzi, którzy, to jest jakiś znak czasu, coraz więcej ludzi odchodzi, nie rozumie sakramentów, nie rozumie liturgii, mimo nawet właśnie tej reformy, która w sumie jest jeszcze niedokończona liturgicznie Soboru Watykańskiego II.
I ogromną wrażliwością papieża Franciszka jest to, żeby to co mówiąc językiem ewangelicznym, nie nadłamać trzciny, która już jest do połowy złamana. To nastawienie kryje się także za Amoris Laetitia, za tym słynnym przypisem dotyczącym osób, które żyją w relacjach niesakramentalnych, znaczy właśnie nieuregulowanych. A przy tym, znaczy ja widzę u papieża Franciszka taką postawę, że postawę pokory wobec ludzkiej osoby, chociaż ta pokora zakłada wierność Chrystusowi. Tam nie ma sprzeczności między pokorą wobec człowieka takim, jakim on jest, jego poglądami, a wiernością Chrystusowi i stwierdzeniem, że są pewne granice, poza które wyjść nie można. Podam taki przykład właśnie w stosunku do synodu amazońskiego. Tam były różne postulaty i papież Franciszek chciał, żeby one wybrzmiały, ale ostatecznie na przykład, nie wiem, zniesienie celibatu księży i tak dalej. I on ostatecznie nie zatwierdził tego, nie poszedł w tym kierunku i otrzymał ogromną krytykę. Na co on mówił, czy ci ludzie uważają, że w Kościele nie ma Ducha Świętego, albo że Duch Święty mówi tylko to, co oni chcą? Nie. Więc myślę, że papież Franciszek jest po prostu wsłuchany w Ducha Świętego, a jednocześnie ma ogromną wrażliwość na ludzi, którzy mają trudność z Kościołem. To jest bardzo powszechne obecnie. To nie wiem, żeby nie przedłużyć, co tak na początek. Tak. Dziękuję serdecznie księdzu dyrektorowi za odpowiedź. I teraz prosiłbym o odpowiedź księdza Szymona Pańka. Odpowiem bardziej na pytanie niż na wypowiedź szanownego przedmówcy. Także bez wątpienia klerykalizm to jest rzecz, która może zaszkodzić Kościołowi, to znaczy przesadne zdystansowanie się duchowieństwa od wiernych, wynoszenie się duchowieństwa ponad wiernych. Bez wątpienia są to rzeczy, które są błędne i które są jakimś zagrożeniem dla Kościoła. Natomiast uważam, że błędem jest mówienie o klerykalizmie w kontekście traditionis custodes, to znaczy gdy papież Franciszek w kontekście traditionis custodes i ograniczenia możliwości odprawiania tradycyjnej mszy świętej mówi o klerykalizmie, no to wydaje mi się to nieadekwatne i dosyć niebezpieczne. To znaczy prawdziwym zagrożeniem dla Kościoła w chwili obecnej myślę, że nie jest klerykalizm i chyba nie trzeba tutaj bardzo tego udowadniać. To znaczy mamy mnóstwo problemów. Przedmówca słusznie zauważył, że ludzie odchodzą od Kościoła, to znaczy nie rozumieją też liturgii. Moim zdaniem nie rozumieją liturgii, dlatego że liturgia niewystarczająco przekazuje to, co powinna przekazać. Moim zdaniem reforma liturgiczna nie pomogła w zrozumieniu liturgii, a raczej utrudniła zrozumienie faktycznie, czym jest liturgia. To znaczy bardziej zrozumiałe stały się pojedyncze słowa, ale mniej zrozumiały stał się sens tego, co liturgia czyni, co się w trakcie liturgii dzieje. I tutaj tradycyjna msza święta byłaby, czy jest tym, czego nasze czasy bardzo potrzebują, to znaczy nasze zlaicyzowane, nasze zdesakralizowane czasy bardzo potrzebują właśnie tego poczucia sakrum, bardzo potrzebują tej adoracji Pana Boga i to msza święta trydencka daje. To znaczy ona jest w ogóle wyrazem, dobrym wyrazem, adekwatnym wyrazem naszej katolickiej wiary, jest skupiona na tym, aby Panu Bogu cześć oddawać i papież Franciszek ogranicza możliwość odprawiania mszy świętej trydenckiej. Później mówi, że zagrożeniem jest klerykalizm. Moim zdaniem nie jest to żadne wyjaśnienie, wyjaśnienie tego czynu, tej działalności. To znaczy moim zdaniem znacznie bardziej adekwatnym wyjaśnieniem jest bardziej adekwatne wyjaśnienie daje samo traditionis custodes, gdzie jest jasno powiedziane, że trzeba sprawdzić, czy te wspólnoty, które gromadzą się wokół tych kapłanów, którzy odprawiają mszę świętą trydencką,
czy one zachowują tego ducha Soboru Watykańskiego II. Tutaj parafrazuję, natomiast mniej więcej o to chodzi, czy doceniają Sobór Watykański II i dorobek liturgiczny epoki posoborowej. Moim zdaniem dużo bardziej o to chodzi, to znaczy ograniczenie możliwości odprawienia mszy świętej trydenckiej spowodowane jest tym, że papież stwierdził, czy hierarchia kościelna stwierdziła, że te grupy mniej lub bardziej krytykują reformy posoborowe. Moim zdaniem to jest praktyczną, prawdziwą przyczyną tego ruchu. Może na chwilę obecną to wystarczy. Dziękuję serdecznie księdzu. I teraz wydaje mi się, że mogłaby być przeznaczona chwila na jakieś ad vocem, jeżeli ksiądz doktor chce odnieść się do wypowiedzi. Tak, jak najbardziej. Tutaj ksiądz Szymon Bańka poruszył kwestię dosyć istotną, to znaczy sakrum liturgii, a jednocześnie czytelności dla wiernych. Wcześniej w ciągu dnia, w czasie mojego referatu, mówiłem o takim swoim doświadczeniu mszy parafialnej sprzed tygodnia. Mój znajomy proboszcz w miejscowości koło Sochaczewa odprawia w tej chwili po polsku, ale kanon rzymski codziennie, mszy powszedniej. I była tam właśnie rodzina, znaczy właśnie na tej mszy, zwyczajna parafialna msza. Fakt, że ludzie właściwie w tygodniu niewiele chodzi ludzi do kościoła, natomiast w niedzielę kościół jest pełny. Więc na tej mszy była rodzina, która przyszła, bo akurat była intencja mszalna za nich odprawiana. Usiedli z tyłu kościoła i nie byli nawet u komunii. Znaczy usiedli w najdalszych ławach, jak tylko było można. I rzeczywiście dla mnie, jako dla księdza, dla duszpasterza, było pytanie, jak tych ludzi wprowadzić do liturgii, tak żeby to było dla nich czytelne. No i w ogóle też, jak spotkać ich z sakrum. I to jest takie zagadnienie, to są właściwie dwie rzeczy. Ja zasadniczo jestem od lat związany z drogą neokatechumenalną, to jest praktycznie wtajemniczenie chrześcijańskie w Kościele, posługa temu odnowieniu tej drogi mistagogicznej. Również wykładam w seminariach Redemptoris Mater, do tej pory w trzech afrykańskich, w Dar es Salaam w Tanzanii, w Zambii, w Kitwe i w Kapsztadzie też jednym. I myślę, że właśnie to jest też zagadnienie formacji księży, dlatego że księża, którzy nie są wtajemniczeni w liturgię, nie znają znaków, mają tą mentalność scholastyczną, nie potrafią później jakoś przekazać ludziom miłości do liturgii i niestety też odprawiają tę mszę dosyć nawet w największej, powiedzmy, jeżeli ktoś ma pragnienie, jest gorliwym kapłanem, to jeżeli nie rozumie tych znaków, to wkrada się rytualizm, jakaś rutyna. Ale właśnie ten moment sakrum, też mówiłem już o tym, to jest... To sakrum w takim rozumieniu, jakim tak sądzę, mówi ksiądz Szymon Bańka, to jest sprawa liturgii od początku średniowiecza. W ten sposób zaczęto próbować ludzi jakoś właśnie, powiedzmy, starać się utrzymywać ich religijność, ich pobożność, ich wiarę poprzez to, żeby wzbudzać ich poczucie sakrum, kiedy przychodzą na mszę. Z tym, że niestety trzeba, żeby się nie rozłodził, bo to można cały poprowadzić wykład o tym, tego typu podejście do liturgii, jako właśnie do sakrum, jest charakterystyczne dla religii naturalnych, misteryjnych. I Kościół przyjął tego typu strategię, tak to nazwijmy, wobec wiernych w momencie, kiedy właśnie masy zaczęły wchodzić do Kościoła z pogaństwa bez katechumenatu, bez wtajemniczenia chrześcijańskiego, bez wtajemniczenia w Słowo Boże. Natomiast z takimi
taką mentalnością religijności naturalnej, którą ma każdy człowiek. I to nie jest tylko diabelstwo, bo tam są te nasiona Bożej miłości. Człowiek nie jest zepsuty do końca, ani religijność człowieka do końca nie jest zepsuta. I teraz w momencie, kiedy Sobór Watykański II dzięki ruchowi liturgicznemu, dzięki studiom teologów, odkrył bogactwo kościoła patrystycznego, bogactwo podejścia do Słowa Bożego i rozumienia też liturgii, które było inne niż to, o czym słyszymy właśnie, gdy się mówi o sakrum i profanum. To jest typowe takie pojęcia religii naturalnej. Przecież i to już mamy w katechizmie Kościoła katolickiego. To jest bodajże z pamięci w tej 1253 numer, musimy to sprawdzić. Tam jest mowa o tym, gdzie sprawować liturgię. Jest mowa, że chrześcijaństwo tak naprawdę nie potrzebuje jakichś specjalnych miejsc świętych, dlatego że cała ziemia została odkupiona przez Chrystusa, przez jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jeżeli budujemy budynki, domy, to dlatego, że jest to też jakaś pomoc. Jest to miejsce, tak. Więc po prostu chrześcijańskie pojęcie sakrum, ono się buduje poprzez konsekrację słowem i to już odziedziczyliśmy z pierwszego przymierza. Jeżeli posłuchamy modlitwy żydowskiej, już kończę, to oni mówią tak: błogosławiony jesteś Boże, Panie Wszechświata, Baruch Ata Adonai i tak dalej. Ja nie znam hebrajskiego, ale to się tak zaczyna i mówi: bo dziękuję za to, że nas wybrałeś spośród narodów i uświęciłeś nas swoimi przykazaniami. Słowo Boże, znaczy to, co dokonywało się w Starym Przymierzu, zostało wypełnione w Jezusie Chrystusie i w Kościele w Nowym Izraelu. Zostaliśmy tym nowym prawem, czyli Ducha Świętego, konsekrowani. I Słowo Boże i Duch Święty nas konsekruje. Chrześcijanin jest, poprzez chrzest staje się częścią ciała mistycznego Kościoła i on nie jest kimś profanum, który staje w świątyni, przychodzi do świątyni, żeby adorować sakrum, które jest gdzieś na zewnątrz. I więc w tym sensie tego typu stylistyka niestety jest cofnięciem się do czasów jeszcze prawdziwie początków historii Izraela. To chciałbym powiedzieć, żeby już nie przedłużę. Tak, dobrze, dziękuję. Prosiłbym oczywiście księdza Szymona Bańkę o odniesienie się i chciałbym przypomnieć wszystkim obecnym, że na czacie można zadawać już pytania, zgłaszać się do zadania pytania. Dziękuję za przekazanie głosu. Tutaj faktycznie będę miał już kilka uwag do tego, co ksiądz Krzysztof powiedział. A więc oczywiście kwestia sfery sakrum dostrzegalna jest w religiach naturalnych, natomiast jest dostrzegalna również przez całą epokę zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu, na ile jesteśmy w stanie ją prześledzić. To znaczy w Starym Testamencie mamy bardzo wyraźne wyróżnienie świątyni jerozolimskiej, tam mamy to święte świętych, różne przestrzenie, do których poszczególne osoby mogą wchodzić, to znaczy wydzielanie pewnych świętych przestrzeni, tego co jest święte, tego co jest najświętsze. Tam w Starym Testamencie mamy nawet karę śmierci dla jeśli dobrze pamiętam, Lewity, który dotknął Arki Przymierza, czego uczynić nie mógł, czyli jakby zbliżenie się do tego, co święte, co nie wolno było, czego nie wolno było dotknąć. Pan Bóg nawet bezpośrednio w Starym Testamencie ukarał, a więc w religii objawionej jak najbardziej jest to element obecny. Również w Księdze Apokalipsy, gdzie mamy taką, no można powiedzieć, wizję boskiej liturgii, gdzie niebo się otwiera i jest ten baranek jakby zabity. Również tam mamy takie bardzo wyraźne elementy sakrum, to znaczy ci starcy, którzy padają na twarz, którzy rzucają te swoje wieńce przed Pana Boga, kadzidło, dym kadzidła, który wznosi się, który jest opisany jako potężny, te anioły, które śpiewają święty, 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 to wszystko jest przepełnione. Można by powiedzieć, że nawet ta wizja w Księdze Apokalipsy to jest taka esencja sakrum, tak? To jest to, co jest absolutnie niezwykłe, niecodzienne, co jest skupione na tym tylko, żeby Panu Bogu tą cześć
oddać, a więc ten element bez wątpienia od samego początku jest. Nie zgodziłbym się też z tym, że to Sobór Watykański II odkrył epokę patrystyczną. Twierdzenie, że nie była ona wcześniej w Kościele wystarczająco znana, myślę, że jest krzywdzące dla wszystkich teologów Kościoła, począwszy od końca epoki patrystycznej po wiek XX, to znaczy jak najbardziej epoka patrystyczna była znana, również kwestie liturgiczne Kościoła, wczesnego Kościoła były już w wieku XX jako tako znane, to znaczy nie jest to tak, że tam nagle doszło do jakichś drastycznych odkryć właśnie w tej epoce soborowej. To znaczy oczywiście te odkrycia cały czas gdzieś tam są i też w porównaniu do tego, co było wtedy, w latach 60., dzisiaj mamy faktycznie dużo lepszą wiedzę, jeśli chodzi o tą liturgię, natomiast zasadniczo nic to nam nie zmienia w tym sensie, że liturgia od samego początku jest pełna sakrum, od samego początku widzimy to chociażby po tej tajemnicy, po tym, że ta liturgia była utrzymywana w mniejszym lub większym stopniu w tajemnicy, to jest też element pewnego sakrum. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo w czasach katakumb było całe niejako takim sakrum i w tym sensie jest to prawda, to znaczy i tutaj może jeszcze dojdę do właśnie gdzieś tam na zakończenie, tak, taki pomost pomiędzy tym, co ja mówiłem, a co mówił ksiądz Krzysztof, to znaczy w Piśmie Świętym to jest bardzo wyraźnie widoczne i w całej nauce Kościoła bardzo wyraźnie jest to widoczne, że Kościół od samego początku właśnie sakralizuje, to znaczy czyni świętym. To jest od samego początku zadanie Kościoła, aby uczynić świętym, aby przypomnieć o tym, że człowiek jest tą rzeczą świętą. Oczywiście odkupiony przez Chrystusa, to jest kwestia łaski uświęcającej tej działalności nadprzyrodzonej, ale co do zasady Kościół właśnie idzie i czyni świętym. I to później poświęcenie wszystkiego. Kościół stara się wszystko uświęcić, poświęcić, poświęcenie pokarmów. Wszystko to są takie elementy właśnie konsekracji, sakralizacji przestrzeni. I to jest działalność stricte, od samego początku bardzo chrześcijańska, aby iść i uświęcać zarówno słowem, jak i modlitwą, jak i działalnością już taką powiedzmy stricte sakramentalną i liturgiczną. To nie zmienia faktu, że są właśnie, czy nawet potęguje fakt, że są przestrzenie, które są stricte sakralne, że jest to najświętsze, to święte świętych, że jest to tabernakulum, że jest Pan Jezus w najświętszym sakramencie i że wobec tych przestrzeni, tych rzeczywistości, tym winniśmy być, jesteśmy winni tym przestrzeniom, tym rzeczywistościom szczególny szacunek. Oczywiście to wszystko w odniesieniu do Pana Boga. Tutaj jedną rzecz chciałbym tylko powiedzieć, a raczej posłużyć się przykładem, którego nie mogłem zresztą rano zaprezentować, fragmentem Jana Chryzostoma. Spróbujemy to. O, tutaj jest. Fragment jego homilii. I może ja go przeczytam, bo to jest niesamowity tekst i właśnie na nasz temat. I powiem parę słów komentarza. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty. Rozpoznajecie ten głos? To nasz głos, czy serafinów? To i nasz głos, i serafinów. Dzięki Chrystusowi, który zburzył rozdzielający mur i wprowadził pokój między tym, co w niebie, a tym, co na ziemi, czyniąc obie części jednością. Niegdyś hymn ten śpiewano tylko w niebie, skoro jednak Pan uznał za stosowne zstąpić na ziemię, zniósł tę pieśń na dół do nas. Dlatego też przybliżając się do świętego stołu, aby sprawować kult duchowy i złożyć bezkrwawą ofiarę, tutaj mówi o Eucharystii, ten arcykapłan nie wzywa nas do zbożnego milczenia, lecz najpierw powiedziawszy o cherubinach i wspomniawszy o serafinach, wzywa wszystkich, aby wznieśli ten przejmujący dreszczem okrzyk i przez wspomnienie tych, którzy śpiewają wraz z nami, pobudza nasz umysł, aby oderwał się od ziemi ku niebu, niemal wołając do każdego z nas: śpiewasz razem z serafinami, stań wraz z serafinami, wraz z nimi rozwiń skrzydła, wraz z nimi szybuj wokół królewskiego tronu. Myślę, że ten tekst po prostu... Też księdza doktora, aczkolwiek tekst, który ksiądz doktor przeczytał, nie widać go. Widać fragment Dietricha von Hildebranda. Ciekawe, bo ja, to jakiś jest problem. Ja mam u siebie, wyświetlam już swój, ale w takim razie... Szkoda.
każdym razie usłyszeliście, coś jakieś są tutaj, a teraz? Nie. Halo? Dobrze, chyba wróciliśmy na ekran z powrotem. W każdym razie słyszeliście ten tekst. On po prostu mówi zupełnie w innych kategoriach niż te, którymi posługuje się środowisko tradycji, mówiące, że jest w świątyni, w kościele Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, jest jakieś fizyczne święte świętych, do których świeccy, ochrzczeni nie mają wstępu, nie mogą wchodzić. To jest wprowadzanie do Nowego Przymierza struktur, które funkcjonowały kiedyś na poprzednich etapach rozwoju czy pedagogii Bożej, która prowadziła drogi do uzniesienia liturgii, ale one się nijak mają naprawdę do chrześcijaństwa. Potrzeba i dlatego Kościół pod nim Ducha Świętego na Soborze Watykańskim II rozpoczął drogę do ponownego odkrywania chrześcijaństwa, które ustanowił sam Chrystus Jezus, gdzie całe ciało mistyczne Kościoła jest świątynią, gdzie, jak mówiłem, Chryzostom, niebo zstąpiło na ziemię i stajemy pośród cherubinów. No. Dobrze, czy ksiądz Szymon chciałby się do tego odnieść? Jeżeli tak, to prosiłbym o krótkie odniesienie i przejdziemy tak naprawdę do pytań z czatu, których jest już całkiem sporo. Myślę, że warto krótko się do tych słów odnieść. Oczywiście cytat Chryzostoma jest bardzo piękny, natomiast nie jest on dowodem później przedstawionych tez, jakoby to Kościół właśnie na Soborze Watykańskim II odkrył Kościół Chrystusowy, który niejako wcześniej pozostawał najwyraźniej w jakiejś formie ukryty. Przypominam, że wierząc w to, że Duch Święty jest filarem i podporą, że Kościół jest filarem i podporą prawdy, że ma asystencję Ducha Świętego, no moim zdaniem nie możemy przyjąć, że Kościół przez 1900 lat w swojej teologii, w swojej liturgii błądził we wszystkim, tak? Akty magisterium, skończywszy na Mediator Dei, a przez całą praktycznie historię Kościoła, cała architektura kościelna, liturgia kościelna we wszystkich katolickich rytach, tak wszystko to, cała praktyka, cała teologia, wszyscy święci, których czcimy do dzisiaj wspólnie z księdzem Krzysztofem, wszyscy oni żyli właśnie tym, żyli liturgią, która wyrażała te myśli, o których ja mówię. I moim zdaniem nie można powiedzieć, wierząc w nieomylność Kościoła Świętego, wierząc w asystencję Ducha Świętego, nie można twierdzić, że Kościół Święty przez tak długi czas tak diametralnie się mylił i dopiero na Soborze Watykańskim II odkryto na nowo to, co przez 1000 lat czy ponad 1000 lat było zapomniane. Moim zdaniem, skoro Kościół jest filarem i podporą prawdy i coś było wierzone przez cały Kościół przez tak długi czas, było potwierdzane przez magisterium Kościoła wielokrotnie, to nie można tego tak po prostu podważyć. Mam tutaj na myśli chociażby właśnie ten podział tej przestrzeni sakrum, to znaczy to święty świętych, mam tutaj na myśli tabernakulum, do którego oczywiście nikt nie wchodzi w tym sensie, to znaczy ani kapłani, ani osoby duchowne, natomiast ta praktyka liturgiczna, w której w kościołach wschodnich mamy ten podział bardzo wyraźny zamykania tych wrót, to znaczy, gdzie wierni świeccy w dużej mierze nie widzą, co się dzieje, w liturgii zachodniej tą funkcję takiej bariery sakrum stanowiła cisza. To jest adekwatne, porównywalne. W rytach wschodnich dużo nie widać, w rycie zachodnim w najważniejszym momencie nic nie słychać. To jest pewna bariera, która ma właśnie pokazać, że tu dzieje się to, co absolutnie najważniejsze. Nie oznacza to jakiejś pogardy wobec wiernego świeckiego i otrzymanie go na dystans. On doskonale wie, co się dzieje i właśnie ta symbolika ma sprawić, że on będzie lepiej wiedział, co się dzieje. Natomiast gdy właśnie zrobimy z mszy świętej mniej lub bardziej taką radosną uroczystość, to pomimo tego, że dopuścimy być może wiernego bliżej do ołtarza, to on będzie wewnętrznie, w sercu swoim dalej od Chrystusa, bo będzie mniej rozumiał tą wielkość tej tajemnicy, która się tutaj odbywa. Oczywiście to nie dzieje się automatycznie,
że od razu zrozumie mniej, tak? Natomiast chodzi o pewien przekaz, który przez ryt również jest obecny. Znaczy, to co ksiądz mówi, że Sobór Watykański II odkrył Kościół Chrystusowy po 1900 latach, to zgadzam się całkowicie z księdzem, bo tak nie jest. Natomiast Sobór Watykański II rozpoczął pewien nowy etap w historii Kościoła i liturgii po nie 1900 latach, ale po około tysiącleciu. O tym mówił taki amerykański patrolog William Harmless, jezuita, który napisał książkę Augustine and Catechumenate. Augustyn i Katechumenat, którym jeden rozdział poświęcił tym nowym obrzędom wtajemniczenia dorosłych, które też w ramach reformy liturgicznej zostały opracowane. Mówi, że jest to dokument bardzo odważny, dlatego że zrywa z tysiącletnią praktyką edukacyjną Kościoła. Tysiącletnią, dlatego że ona się zaczęła właśnie mniej więcej na przełomie tysiącleci, podczas gdy pierwsze tysiąclecie jednak tą edukacją katolicką był katechumenat. Więc ten dokument wraca do katechumenatu, ale jest jeden problem. Mianowicie mówi, jak to ma wyglądać, ale nie mówi, jak to zrobić. Jak ten katechumenat przeprowadzić, dlatego że Kościół właściwie stracił tę tradycję. Po tysiące lat nie wiemy. Bóg wzbudza charyzmaty w Kościele i myślę, że właśnie oprócz na przykład w Polsce takim ruchem katechumenalnym to jest ruch Światło Życie. Takim ruchem, który rozlał się na całym świecie w tej chwili, to jest właśnie droga neokatechumenalna. I w ciągu 50 lat od początków i początki drogi jakoś są w tym samym okresie, co Sobór Watykański II, to się zbiegło, co może pokazać, że jest to opatrznościowe. I w ciągu tych 50 lat droga poprzez, no owszem, na pewno i błędy, i grzechy, ale mnóstwo gorliwych ludzi, kapłanów, świeckich znalazło formułę i doświadczenie i praktykę, jak wtajemniczać, inicjować ludzi w wiarę, w sakramenty, w Słowo Boże, tak żeby to zmieniało ich życie i przynosiło owoce. Między innymi również celebrowanie Eucharystii. Ja celebruję Eucharystię neokatechumenalną od 96 roku. Jestem księdzem już 30 lat w tym roku. I z moją wspólnotą skończyliśmy itinerarium w 2017 roku. I naprawdę moje doświadczenie celebracji Eucharystii z moją wspólnotą zupełnie nijak się ma do tego, co ksiądz mówi, że jak dopuścimy wiernych do ołtarza, to i tak nie będą wiedzieli, co mają robić. Ci moi bracia po 20 czy 30 latach kateches, liturgii, przygotowań, naprawdę wiedzą, chociaż są to czasem bardzo prości ludzie, robotnicy, jakieś emerytki. I to też nie jest wszystko takie, tak szybko się mentalność nie zmienia, ale jak celebruję tę Eucharystię, naprawdę czuję się obecność Bożą, obecność Ducha Świętego. To jest takie moje doświadczenie i myślę, że znaczy ja bardzo nie lubię zbyt pochopnych osądów wobec Kościoła Soborowego, dlatego że moje doświadczenie jest inne niż to, które jawi się z wypowiedzi księdza Szymona. Dziękuję. W takim razie jeszcze chwilka w takim razie na adwokatem dla księdza Szymona i wtedy przejdziemy do pytań. Ja tylko bardzo krótko, myślę, że w dwóch zdaniach. Nie twierdzę, że nie jest możliwe zrozumienie, czym jest liturgia i co się dzieje przy ołtarzu, gdy się ludzi dopuści blisko,
tylko, bo to jest jak najbardziej możliwe przy bardzo intensywnej katechezie, przy bardzo intensywnej formacji, aby mimo wszystko rozumieć, co się dzieje. Natomiast chodzi mi o to, że sam fakt, jak liturgia jest kształtowana, on również ma działanie wychowawcze i on również przekazuje jakieś informacje. I w przypadku jakichś wąskich osób, które przechodzą bardzo intensywną formację, tam faktycznie ta ich formacja może sprawić, że one będą wiedziały, rozumiały dużo więcej niż inni. Natomiast zwykły, przeciętny wierny będzie przez samą liturgię, przez to, jak ona jest ukształtowana, będzie dużo bardziej informowany niż taki wierny na przykład, który podlega również bardzo, bardzo intensywnej formacji zewnętrznej czy innej. A to już tylko tak bardzo krótko i myślę, że możemy przechodzić, znaczy nie chcę wchodzić w rolę prowadzącego. To wszystko z mojej strony na chwilę obecną. Dobrze, dziękuję serdecznie obu księżom. I w takim razie pierwsze pytanie. Szczęść Boże, ja tutaj pytanie do księdza Krzysztofa chciałbym skierować. To było pytanie w sumie nawiązanie do referatu porannego księdza Krzysztofa przedpołudniowego odnośnie rytualizacji, którą ksiądz bardzo mocno zarzucił liturgii po IX czy X wieku. Otóż, no proszę księdza, no tutaj ja się z tym nie zgodzę, ponieważ ta rytualizacja jest pewną rzeczą, która trwa w tej liturgii od zawsze. Nawet jak mamy ostatnią wieczerzę, to ona nie jest zawieszona w jakimś niebycie czy własnych obrzędach, tylko ona wynika z obrzędów Paschy i Sederu. I ona, i jakby sama liturgia od początku kierowała się bardzo mocną rytualizacją i nie możemy powiedzieć, że w tym momencie a priori była bardziej rytualna niż wtedy, bo na przykład w VII wieku, kiedy mamy Ordo Romanus Primus, czyli pierwszy opis liturgii rzymskiej, powiedzmy taki dokładny, to widzimy, że ta liturgia już była zrytualizowana, posiadała elementy zarówno z ceremoniału cesarskiego, jak i z ceremoniału sądowniczego rzymskiego, czy na przykład kanceli, które oddzielało powiedzmy schola cantorum i tego typu obrzędy, więc nie możemy powiedzieć, że nagle mistycznie w epoce Karolingów, czy tam w XI czy XII wieku nagle stała się ona bardziej rytualna. Dziękuję za to pytanie, bardzo, bardzo ciekawe i spróbuję w miarę krótko parę punktów, jakby jak widzę to zagadnienie przedstawić. Myślę, że zacznę od tego, że zgadzam się jak najbardziej z tym, że liturgia chrześcijańska, katolicka nigdy nie była taka duchowa. Nawet wtedy, kiedy nie było jeszcze tekstów pisanych, mszalnych i kapłani mówili czy przewodniczyli Eucharystii właśnie w małych wspólnotach, jeszcze przed edyktem konstantyńskim, przewodniczyli właśnie z głowy. Ale to też, i to historycy liturgii mówią, między innymi właśnie Louis Bouilhet, który muszę powiedzieć, że ja osobiście bardzo wiele czerpię z niego, to jest książka Eucharystia, to jest jego studium historii kanonu rzymskiego, bardzo solidne, opublikowane tuż po Soborze, ale on to opracował 20 lat, jeszcze zaczął przed. A więc nawet właśnie w tamtym okresie to nie było tak, że po prostu ktoś, kapłan przychodził i to, co mu się podobało, mówił. Chociaż święty Justyn, cytowany w katechizmie Kościoła katolickiego, mówi, pisząc do cesarza, wyjaśniając, czym jest msza, mówi, że właśnie kiedy już przyniosą kapłanowi wierni chleb i wino, składa dziękczynienie, ile mu sił starczy. Czyli to by sugerowało może jakąś spontaniczność. Ale zdecydowanie również, kiedy się przyglądamy liturgii żydowskiej, tam jest ogromny nacisk na to, żeby po prostu się nie pomylić, nie? Żeby wiernie przechodzić Bliskiego Wschodu, to jest tradycja pamięci, była jakąś pomocą do tego, żeby ten tekst, żeby ta modlitwa eucharystyczna nie była podporządkowana osobistej duchowości w najlepszym wypadku, albo osobistym pomysłom danego celebransa. To się jak najbardziej zgadzam z tym.
Natomiast co do rytualizacji, czy właściwie to się mówi bardziej o reifikacji sakramentów i liturgii, która do której doszło wraz z wejściem, powiedzmy, filozofii scholastycznej do teologii Kościoła i końcem katechumenatu. To znaczy, gdy mówimy o tym, mamy na myśli to, że wierni, którzy przychodzili na Eucharystię, nie byli już konfrontowani ze Słowem Bożym tak jak poprzednio. Przychodzili... Ale tylko ja przyjmę zapytanie, w jakim stopniu to możemy zmierzyć? No bo tutaj to jest przecież za bardzo miękka kategoria, no i tutaj się nie zgodzę z tym, że wierny w XIII-wiecznej Francji wierzył gorzej niż wierny z IX wieku czy z VIII wieku w Rzymu. Bo to już tak to trochę brzmi, że ksiądz... Pana, ja nie oceniam formy osób, dlatego że jest taki, to ojciec Jacek Sali na wykładach taki przykład, a później to jest jeszcze też taki film Wyspa, ten rosyjski o starcach. Chyba to w tym filmie to jest taki epizod, że biskup jedzie na jakąś wyspę gdzieś na północy odwiedzić pustelników, żyją trzech pustelników i się gorszy, że oni nie umieją nawet Ojcze Nasz mówić. Więc ich uczy ten Ojcze Nasz, po czym wsiada do łodzi i wypływa i nagle widzi, że oni idą po wodzie, tak? I tam, Batiuszka, a jak to było? Ojcze Nasz, który się z nimi, co dalej było? Bo oni się tylko modlili, was trzech, nas trzech, Gospody pomyłuj. On mówi, to już się módlcie tak, jak się modlicie. Że po prostu są ludzie, którzy, jest łaska Boża działa także w bardzo prostych sytuacjach i okolicznościach. Więc ja nie oceniam wiary tych wiernych. Oceniam liturgię, czy organizację liturgii. Liturgia była taka, fakty są takie. Liturgia łacińska była niezrozumiała dla ludzi, którzy przychodzili, bo nie mówili po łacinie. Właśnie weszło to pojęcie sakrum, to znaczy przychodzili do budynku kościelnego jako do świątyni z sfery profanum, to znaczy, że dom chrześcijański już nie jest kościołem domowym, tylko i chrześcijanin jest jakim on jest, jeżeli on tylko do świątyni przychodzi się pomodlić do Pana Boga. Więc o tym mówię, że liturgia stała się czymś... jakimś rytm, obrzędem. Najczęściej to było tak, że właśnie niestety ludzie stali i patrzyli się, co tam kapłan robi, a mówił, odprawiał mszę po cichu. Tym bardziej. To Słowo Boże było później głoszone, to Dominikanie i Franciszkanie uratowali, bo oni głosili Słowo Boże. Zresztą często też niestety bardzo to były bardziej moralne zachęty, zwłaszcza Franciszkanie. Ale właśnie to rozdzielenie rytu od Słowa Bożego sprawiło, że podejście, że liturgia powoli stawała się ceremonią. I potem już mamy całą historię baroku i... Dobrze, to że tylko szybkie ad vocem do księdza. Tak, dziękuję księdzu doktorowi za wypowiedź. Nie wiem, czy ksiądz Szumbańka chciałby się do czegokolwiek odnieść, bo pytanie dotyczyło referatu księdza doktora. Jeżeli jest taka wola, to jak najbardziej... Chwilka i potem kolejne pytanie będzie już do księdza bezpośrednio. Może znowu w dwóch zdaniach a propos ceremonializacji liturgii. Jak wspomniałem, to co widzimy w Księdze Apokalipsy jako boską liturgię, gdy to niebo się otwiera, to jest bardzo ceremonialne. To znaczy, to nie jest tak, że oni tam słuchają w niebie w Księdze Apokalipsy Słowa Bożego tak po prostu. Oczywiście kontakt z Chrystusem jest kontaktem ze Słowem Bożym, bo On jest Słowem Bożym. Natomiast co do zasady, to jest właśnie to, co mamy tam opisane. Jest to tekst natchniony, który pokazuje nam obrazowo, oczywiście, że obrazowo, ale jednak pokazuje nam, jaka ta liturgia być powinna i ona jest pełna tych oznak czci, pełna szacunku, padania na twarz, pełnia śpiewu, tego wzywania, wychwalania czci Pana Boga. Także myślę, że również jeśli chodzi o rozwój liturgiczny, nie możemy wychodzić z założenia, uważam, że nie możemy wychodzić z założenia, że Kościół przez 1000 lat albo blisko
błądził w kwestiach liturgicznych i że ta ceremonializacja, która nastąpiła, była jakimś drastycznym błędem i wszyscy papieże i święci, którzy ją popierali i sprawiali, że ona postępowała również, że wszyscy oni byli w błędzie. Moim zdaniem nie można tak twierdzić. Na owe czasy była opatrznościowa, natomiast obecnie, kiedy już czasy się zmieniły, Bóg natchnął Sobór Watykański II i mamy już inne podejście do liturgii. To jest moje rozeznanie. Dobrze, dziękuję serdecznie. I teraz kolejne pytanie. Szczęść Boże. Tak, pytanie do księdza Szymona. Ono będzie tematycznie zahaczało o temat referatu pana Franciszka Pawłowskiego. Mianowicie spotkałem się z takim twierdzeniem, że decyzja arcybiskupa Lefebvre'a na temat wyboru mszału z 1962 roku jako obowiązującego dla całego bractwa została podjęta na kanwie pewnego sporu z pewnymi księżmi ze Stanów Zjednoczonych, którzy potem odeszli z bractwa, utworzyli bractwo świętego Piusa V. Oni tam stali na stanowisku bardziej sedewakantystycznym. Natomiast, że to była taka decyzja, która miała zadanie bardziej ugruntować tę jedność bractwa wewnętrzną. Natomiast teraz, kilka lat temu, mieliśmy taką decyzję Komisji Ecclesia Dei, takie pozwolenie dla bractwa świętego Piotra, żeby używać tego starszego rytu Triduum, tego może być tradycyjnego. W związku z tym mam pytanie, czy wewnątrz bractwa świętego Piusa X były prowadzone jakieś dyskusje na temat możliwej rewizji tej decyzji arcybiskupa Lefebvre'a o na przykład, czy byłby możliwy powrót do tego starszego Triduum w ramach bractwa świętego Piusa X? Dziękuję. Mi nic o takich dyskusjach nie wiadomo, natomiast jeśli one się odbywały, to oczywiście odbywały się ponad moją głową, to znaczy jeśli przełożony generalny jakieś konsultacje tutaj zarządził w tej sprawie, to ja bym nic na ten temat nie wiedział. Być może są teolodzy, którzy się nad tym i liturgiści, którzy się nad tym zastanawiają. Ja nic o tym nie wiem. No, decyzja faktycznie jest bardziej organizacyjno-praktyczna niż liturgiczna, to znaczy jeśli chodzi o reformę Wielkiego Tygodnia, to bez wątpienia Wielki Tydzień w mszale z 62 już jest bardzo uwspółcześnioną wersją, to znaczy on pasuje tak w swoim duchem, swoją symboliką, już dosyć mocno pasuje do nadchodzącej z perspektywy 62 reformy liturgicznej. Bez wątpienia nie jest to tak po prostu optymalna wersja Wielkiego Tygodnia, natomiast jednocześnie nie da się mu zarzucić bezpośrednio jakichś błędów, jeśli chodzi o przekaz wiary. Tak? Nie ma tam nic, co można by powiedzieć, że to faktycznie to jest wybrakowane, tutaj w ogóle nie ma, to jest niewystarczające. Nie, są tam rzeczy, które są zmianą na lepsze, są tam rzeczy, które są wątpliwe. Można by o tym dyskutować i myślę, że najpóźniej wtedy, gdy Kościół będzie ponownie rewidował swoją liturgię i będzie ją czynił znowu katolicką, trochę prowokacyjnie, to na pewno wtedy też ta dyskusja, ten temat Wielkiego Tygodnia z nową mocą wróci. Czy my jako bractwo będziemy się tym zajmować? Nie wiem, no jest to trochę taki temat trudny dla nas, bo zasadniczo bractwo no nie ma kompetencji, żeby reformować liturgię, i ta decyzja, przejmujemy po prostu mszał, ostatni z tych mszałów, który wydaje nam się, który uważamy, że katolicką wiarę wyraża i to jest pozycja w miarę bezpieczna. Natomiast gdy zaczynamy zabierać z każdego, tu nam się to bardziej podoba, a tu było to jeszcze lepsze, to wchodzimy trochę w taki liturgiczny charyzmatyzm i bardzo, no powiedzmy, subiektywizm liturgiczny. Dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie. Bardzo szybko muszę niestety, bo wychodzę zaraz na przeświętą, bo jestem organistą. Chciałbym zapytać księdza doktora Broszkowskiego odnośnie jego referatu. Mam wypisane mnóstwo rzeczy, ale pozwolę sobie ograniczyć się do kilku dosłownie. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, księże doktorze, aktywne uczestnictwo wiernych. Ksiądz tutaj cytował taki film, chciałbym pokazać, nic się nie udało,
jakaś tam Amerykanka mówiła, że najlepszym sposobem przeżywania mszy jest tak, albo odmawianie części bolesnej różańca, z tego co pamiętam, albo jakaś kontemplacja której stacji? Drogi Krzyżowej, tak? Jak rozumiem, jakaś taka Biblia Pauperum miałaby tu jakaś analogia do Biblii Pauperum. Ja bym tutaj, mam takie przekonanie, mam taką obserwację, że ksiądz doktor z wielką radością, czy tam takim z wielką łatwością posługuje się przykładami, pojedynczymi przykładami dla zilustrowania reguły. To jest pewien argumentacyjny błąd, pars pro toto. Powiem szczerze, że tak samo mógłbym powiedzieć o tym księdza doktora koledzy z Iłowa, jeśli dobrze zapamiętałem, który odmawia codziennie kanon rzymski. Jakby zapraszam księdza, niestety byłem w wielu miejscach na mszy trydenckiej i nie chciałbym dogmatyzować, że tutaj jest lepiej, tu jest gorzej, ale zapraszam księdza tam, gdzie ja mogę świadczyć o tym, co się dzieje. Mianowicie świadczę o środowisku związanym z warszawskim BP. Tutaj pozdrowienia do księdza Mateusza Markiewicza, który wczoraj był, chyba nie ma, to jest przełożony na naszego, przełożony Instytutu Europejskiego, tak, Instytutu. Mamy środowisko przy pracy teatralnym. Działa od ponad czterech lat obecnie, prawie pięciu. Jestem tam organistą, kantorem, odpowiadam za muzykę liturgiczną. Powiem księdzu, to jest przypadek, który jest mi znajomy, że tak powiem. Nie spotkałem się z tak aktywnym uczestnictwem wiernych w mszy świętej jak tam. Znaczy, analogicznie spotkałem się z bardzo aktywnym uczestnictwem w wielu miejscach na mszach trydenckich, ale tutaj widzę to trochę od kulis. Widzę, jak ludzie przychodzą do mnie, do kantora, pytają się po mszy świętej albo przed mszą świętą o repertuar gregoriański, który jest po łacinie wykonywany. To jest wykonywane po łacinie. Pytają się, co będzie śpiewane, jak będzie, dlaczego i tak dalej, bo chcą sobie w domu usiąść, posłuchać tego, chcą zabrać muzykę sakralną w swoją codzienność. Także to podejście też o tym sakrum i profanum, jasne oddzielenie, to nie jest takie jasne, prawda, bo katolicyzm to jest sakralizacja przestrzeni naszej codziennej. To są ludzie, którzy bardzo jednolicie recytują wszystkie modlitwy, śpiewają, że księdze, śpiewamy bodajże u nas, jeśli dobrze policzyłem, 12 z 18 cyklów części stałych po łacinie. Wierni śpiewają. To nie jest to, że ktoś tam, ja sobie nucę gdzieś tam do mikrofonu, wierni śpiewają. Generalnie wierni mają szaliki, korzystają, czytają te teksty mszalne, kontemplują. To jest tak, to jest mistagogia, o której ksiądz doktor mówił. To jest jedna rzecz. Dlatego chciałbym prosić księdza doktora, to jest takie moje małe ad vocem, aby nie wybierać takich odosobnionych przypadków, tylko bardziej zagłębić się w całość. Zapraszam księdza doktora naprawdę do uczestnictwa w mszy trydenckiej w jakimś większym ośrodku. Niekoniecznie patrzenia na wypowiedź pani z Ameryki na temat kontemplacji jednej stacji Drogi Krzyżowej. To jest jedna moja rzecz i druga od razu druga rzecz, bo muszę już niestety kończyć szybko. Kwestia Słowa Bożego. Już wielu autorów zauważyło, również kardynał Ratzinger, jeszcze jak nie był papieżem, że liturgia tradycyjna, nazywamy ją trydencką, tak, jest bardzo biblijna. Jest ona bardzo biblijna, chociażby wiele fragmentów Pisma Świętego, recytowane psalmy i tak dalej, w częściach stałych mszy świętej, ale również, co zauważył na przykład właśnie kardynał Ratzinger, cykl czytań wielkopostnych, które zdaniem kardynała Ratzingera, nie jestem w stanie teraz przytoczyć dokładnego źródła tej wypowiedzi, były dużo bardziej odpowiednie i jego zdaniem w przyszłości należałoby reformować cykl czytań w nowej, w odnowionej liturgii na wzór, posługując się tym porządkiem, tym lekcjonarzem do starego rytu. Myślę, że już jakby kolega jednym słowem skończył. Tak, jednym słowem kończę. Krótko mówiąc, chciałbym się, żeby ksiądz się w świetle tych szczegółów odniósł do tego, że tutaj nie ma miejsca na Słowo Boże. Czy jakieś takie zarzuty były tutaj słyszalne? Bardzo dziękuję. Tak, dziękujemy. No, myślę, że kwestia zaproszenia na mszę trydencką jest bezpośrednia, więc prosiłbym księdza o odpowiedź na to drugie pytanie chyba najbardziej. Tak. No właśnie, naturalnie w mówieniu powiedzmy z tych, którzy są przywiązani do tradycji, mówią, czy próbują znaleźć
jakieś przykłady przeciwko reformie Soboru Watykańskiego II i tutaj ksiądz Szymon Bańka jest mistrzem w tym. Oglądałem kilka wideoblogów na ten temat. Oczywiście tutaj rozumiem, że też pan Piotr Ulrich poczuł się jakoś skrzywdzony, czy właśnie jakby niezrozumiany, czy może właśnie, że mówię o kim, niby o środowisku tradycji, a tak naprawdę on nie odnajduje się w tym, co mówię. I myślę, że i on ma prawdę, i on mówi prawdę, i ja mówię prawdę. To znaczy mówimy o dwóch rzeczywistościach. Podejrzewam, że te środowiska tradycji, które w tej chwili się tworzą w Polsce z młodych ludzi, one mają inny charakter, co jest taki charakter, no trzeba to określić jako elitarny. To są rzeczywiście ludzie, którym zależy, którzy mają tę łaskę od Boga, żeby miłować liturgię, szukać, uczyć się i tak dalej. Natomiast ta Amerykanka, znaczy ona mnie rozbawiła, dlatego że ona jest tak dobroduszna, znaczy ona mówi tak zupełnie bezpretensjonalnie, mówi jak do swoich rówieśników i po prostu mówi jak jest, że wielu młodych ludzi, którzy nie mają tej łaski, takiej szczególnej miłości do sakramentów, gdy przychodzą, zwłaszcza młodych, gdy przychodzą na liturgię łacińską, to jeszcze gdzieś ksiądz mówi z przodu po cichu, to po prostu przeżywają, tak jak cytuję, zamęt, znudzenie ciszą i nawet no, pokusy zaśnięcia. Czytałem pamiętniki Dom Botte, to był razem z Louisem Bouillet, jednym z ekspertów, którzy pracowali nad nowym mszałem rzymskim, nad modlitwami eucharystycznymi, z nim razem właściwie opracowali drugą modlitwę eucharystyczną, był Benedyktyn. I on opisuje swoją mszę, jak był chłopcem, chodził do szkoły katolickiej, codziennie rano mieli mszę. Mówię, on opisuje ją bez jakiegoś ironii, czy bez wyśmiewania się, ale mówi po prostu jak było, że oni byli tam pół godziny, ksiądz odprawiał, co 15 minut, niezależnie co ten ksiądz odprawiający robił, przychodził inny kapłan z zakrystii, go nie, w ogóle przestawiał na bok, otwierał tabernakulum, brał komunię i udzielał komunii z boku innym, a ci chłopcy w ogóle nawet nie wiedzieli, czy to jest msza z jakiegoś wspomnienia, czy to jest msza za zmarłych, bo po prostu ten ksiądz mamrotał coś, tak jak on mówi, no, szeptał. I nawet no, nie wiedzieli co, odśpiewali pieśni kościelne ze śpiewnika kościelnego, no tak wyglądała ich, tak wyglądało ich uczestnictwo w liturgii i myślę, że w praktyce parafialnej, to nawet była szkoła katolicka, prawda, ale w parafiach no, wobec zwykłych ludzi, którzy w większości nie mają takich zainteresowań, to nie działa. I stąd pasterze na Soborze Watykańskim II jednak stwierdzili, że trzeba te liturgię tak ustawić, żeby ludzie właśnie byli, żeby była ta aktuoza partycypacją. Jak mówię, ja sam jestem przekonany, że utknęliśmy na razie w połowie drogi, zwłaszcza jak odwiedzam, a często podróżuję w różnych kościołach, się dołączam do mszy i widzę na przykład jedną rzecz, użytek tabernakulum, który jest niezgodny z przepisami, w ogóle z wolą Kościoła już dotyczącą tego, żeby udzielać komunii z tej samej ofiary. Mam taki artykuł, który przetłumaczyłem mojego znajomego księdza irlandzkiego, artykuł do pisma liturgicznego Antifon. Zaraz dam link do tego, bo mam to na swojej stronie. Znaczy on pokazuje nauczanie papieży i soborów wzywający do tego, żeby jednak z tej samej ofiary. A księża po prostu konsekrują, dzisiaj rano też byłem tutaj na mszy w Radości, po prostu mała hostia, która jest nazywana dużą dla mnie i dla proboszcza, który koncelebrował, a reszta komunii oczywiście jest tabernakulum. Więc myślę, że można nawet tę komunię było udzielić po błogosławieństwie, bo to nie ma związku jedno z drugim. Chrystus mówi, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.
Oczywiście w kategoriach scholastycznych to jest wszystko jedno, bo to jest ten sam Pan Jezus i tak dalej, ale liturgia, logika liturgii nie jest logiką scholastyczną i abstrakcyjną. Dobrze, muszę tutaj księdze doktorze przerwać. Nie skończyłem, także dziękuję właśnie za... Dobrze. I jako, że ksiądz Szymon został wywołany bezpośrednio na początku, to myślę, że pewnie chciałby się odnieść. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. A tak, zostałem wywołany jako krytyk nowej mszy, ale tutaj nie objawię się z tej strony, tylko zwrócę na to uwagę, że faktycznie był to taki argument pars pro toto, to znaczy bez wątpienia zdarzały się takie przypadki, że ludzie uczestnicząc w starej mszy nie potrafili w niej uczestniczyć i bez wątpienia faktycznie na przełomie pierwszej i drugiej połowy XX wieku potrzebny był ruch liturgiczny, potrzebne było odnowienie liturgicznego życia, to bez wątpienia były ten procent jakby tych ludzi, którzy nie potrafili owocnie korzystać z liturgii, był już niepokojąco duży i takich, dlatego też takich historii, jak ksiądz przytoczył, faktycznie jest całkiem sporo. Są też zupełnie inne przykłady. W tej chwili nie mam w pamięci niestety nazwiska francuskiego księdza, który zasłynął tym, że właśnie na początku XX wieku stworzył parafię, która potrafiła wzorcowo uczestniczyć, cała parafia, gdzie on intonował tylko nieszpory niedzielne, a później resztę już sami wierni śpiewali, nie mając innych księży przy tym, bo ci ludzie potrafili żyć tak tą liturgią, że kolejne antyfony intonowali kolejni ojcowie rodzin, którzy już byli do tego przygotowani, wiedzieli jak to robić. To się da zrobić i bez wątpienia potrzebne było pewne działanie i ten ruch liturgiczny u swoich podstaw, który stworzył chociażby właśnie te szaliki, ten ruch liturgiczny, który miał wykorzystać liturgię do tego, żeby ludzi do Pana Boga prowadzić. Bez wątpienia to był ruch liturgiczny, to była rzecz, która była bardzo potrzebna. Natomiast uważam, no i niestety tu będę musiał znowu dojść do krytyki, ale postaram się bez jakiegoś bardzo skupiania się na tym. Natomiast uważam, że ta reforma, która ostatecznie się wydarzyła, zupełnie nie, to jest wylanie tego dziecka z kąpielą, to znaczy zamiast doprowadzenia ludzi do ofiary Chrystusowej, zreformowano praktycznie wszystko i stworzono ryt, który już jeszcze mniej przyprowadzi ludzi do Chrystusa niż niezrozumienie starej mszy. To znaczy stworzono ryt, który w swojej całej symbolice, we wszystkich, jakby w całokształcie, które w całokształcie bardziej odpowiada wierze protestanckiej niż katolickiej. Czyli gdzieś tam problem jest, jakaś idea naprawienia gdzieś jest, ale w pewnym momencie i tutaj moim zdaniem wyjaśnieniem jest herezja modernizmu, która działa w XIX wieku i na początku XX bardzo usilnie. W pewnym momencie ta reforma zamiast być reformą stała się rewolucją. Na czym polegała ta protestanckość reformy Soboru Watykańskiego w skrócie? Czy to chodzi o ofiarę? Tak bardzo dokładnie to widać już po samych zmianach, które tak zewnętrznie na liturgii się dokonały, czyli przeniesienie ciężaru z rzeczywistej obecności, sakramentalnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie na tą obecność wspólnotową. Chrystus, który jest pośród nas, który wspólnotowo się modli, nie umie, czy który jest pośród wspólnoty, która się modli. Przeniesienie akcentu z ofiarnego charakteru mszy świętej na charakter uczty. I tutaj cała symbolika modlitwy. To są ruchy, które już zostały wykonane wcześniej w większości zborów protestanckich. To znaczy ich reformy szły mniej więcej w tą stronę i odpowiedzią na takie właśnie ruchy były definicje Soboru Trydenckiego, który właśnie definiuje, że msza święta jest prawdziwą ofiarą, która spełnia wszystkie te cztery cele ofiary, no oczywiście rzeczywista obecność Pana Jezusa. No tutaj ksiądz Szymon objawił swoje mistrzostwo w rzeczywiście pokazywaniu czegoś, czego nie ma. No tak, co do
przeniesienia akcentu z ofiary na ucztę i jakby też właśnie jakoś z umniejszenia znaczenia przeistoczenia. Tak naprawdę to, co reforma Soboru Watykańskiego II zrobiła, to przeniosła akcent rzeczywiście z przeistoczenia i z ofiary rozumianej w taki sposób bardzo naturalny na misterium paschalne. Ja rozumiem, że to dla środowisk tradycyjnych jest pojęcie w dalszym ciągu dosyć niejasne i to już w czasie Soboru twierdzono, że misterium paschalne jest czymś trudno zrozumiałym. Jednak to, co głosimy jako katolicy, chrześcijanie, myślę, że ksiądz Szymon również codziennie, to nie jest nie tylko śmierć Pana Jezusa, która zapłaciła za nasze grzechy sprawiedliwości Bożej i na tym koniec. Jak mówiła Carmen Hernandez, inicjatorka Drogi Nauki Katechumenalnej, tego typu takie pojęcie, znaczy ukazywanie tajemnicy odkupienia w Eucharystii jest niepełne, prawdziwe, ale niepełne, dlatego że jeżeli ktoś, powiedzmy, jeżeli mówimy o grzeszniku, który siedzi w więzieniu grzechu i ktoś zapłaci za niego pieniądze i zwolnią go z tego więzienia, on w dalszym ciągu jest tym samym człowiekiem, gdyby chodziło tylko o wykupienie. Potrzebna jest właśnie potrzebne jest mówienie i głoszenie całej tajemnicy paschalnej, czyli to, że w krzyżu dokonało się zwycięstwo nad śmiercią, ten akt najwyższej miłości poprzez zanegowanie siebie samego Chrystusa i był aktem miłości, pokazał nam wszystkim drogę do miłości Chrystusowej. Ale ona jest możliwa tylko wtedy, kiedy Chrystus zmartwychwstały pośle nam Ducha Świętego, bo własnym mocą nie jesteśmy w stanie, dlatego że boimy się śmierci. Więc misterium paschalne to jest przeżywane w liturgii, to jest nie tylko śmierć i ofiara Chrystusa, adorowana w taki sposób bardzo właśnie sakralny, jest to misterium śmierci, zmartwychwstania i posłania Ducha Świętego. I to jest akcent Soboru Watykańskiego II, reformy liturgii i mówienie tutaj o modernizmie jest zupełnym nieporozumieniem. Ja naprawdę czuję, kiedy ksiądz mówi te rzeczy, że ksiądz w ogóle nie czytał mszału rzymskiego posoborowego. Zapraszam naprawdę, żeby ja mogę pożyczyć księdzu. Proszę zajrzeć do niego. Dziękuję za ofertę. Mam nadzieję, że kiedyś może będziemy mieli okazję się spotkać, to wtedy będzie okazja, żeby taki mszał pożyczyć. Faktycznie w wersji papierowej go nie mam, w PDF-ie zdarzyło mi się go jakoś... Mogę ci pokazać przez kuzynkę, bo tam codziennie dzieci chodzą do szkoły, do księdza. Jeśli macie coś... Chętnie bym się spotkał swoją drogą. Ja nawet miałem taką myśl, żeby wcześniej się odezwać i nawet razem być w pomieszczeniu, skoro jesteśmy tutaj parę ulic dalej. Ale ponieważ ksiądz dopiero teraz tutaj się pojawił, więc... Ale może w najbliższych dniach nawet może by się udało. Dobrze, to możemy już między sobą mówić. Natomiast jeśli chodzi o samą dyskusję, to moim zdaniem właśnie pod koniec zaczęło się robić naprawdę ciekawie. To trochę szkoda, bo teologia misterii paschalnych to jest rzecz szalenie ciekawa i faktycznie o tym można by dyskutować i to jest coś, muszę przyznać, czego mi bardzo brakuje w takich internetowych dyskusjach, to znaczy przeważnie to się wszystko kręci wokół ciągle tego samego, a nie wchodzi w tą głębię. A misteria paschalne to jest właśnie ta głębia, jeśli chodzi o reformę soborową i posoborową. W skrócie, wszystko to, co ksiądz powiedział, w zasadzie można powiedzieć, że się zgadza, tylko że to prawda, że mamy głosić całość tajemnicy Chrystusa i że całe jego życie, nauczanie, że to wszystko ma ogromne znaczenie. Zgadza się. Natomiast teologia misterii paschalnych może też, i tutaj nie mam teraz na to dowodów, ale może też posłużyć jako teoria teologiczna, która mówi, że tak, Chrystus
we mszy świętej on nie tylko umiera, ale też zmartwychwstaje. Niejako całe życie i życie, cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa, niejako wszystko w tej mszy świętej się odgrywa. To brzmi na pierwszy rzut oka tak pobożnie. A, no tak, no właśnie, pięknie, my tak kontemplujemy teraz to wszystko. To brzmi bardzo pobożnie i faktycznie jestem przekonany, że wiele osób, które podążały za tą teologią, szły z nią naprawdę, jakby rozwijały ją z dobrą intencją. Natomiast istnieje to ryzyko tej teologii, że no tak, jeśli właśnie wszystko tam jest tak obecne, to na końcu może się okazać, że to wszystko jest obecne jakoś tak symbolicznie jednak, że to jest taki bardziej spektakl. No bo jeśli tak samo jest obecna śmierć Chrystusa, jak i całe jego życie, to znaczy, że co? Że Najświętsza Maryja Panna rodzi tam Pana Jezusa w trakcie ofiary mszy świętej. No jakoś można by to powiedzieć, ale tak symbolicznie, prawda? No to w końcu śmierć też będzie tak symbolicznie tylko obecna Pana Jezusa. I wtedy może ta teologia posłużyć do właśnie przełożenia jakby mszy świętej właśnie z ciężaru na ofiarę. A pamiętajmy o tym, że Sobór Trydencki definiuje to dogmatycznie, że msza święta jest przede wszystkim właśnie ofiarą i że Pan nasz Jezus Chrystus ponawia tą ofiarę w sposób bezkrwawy. Słowo ponawia nie pojawia się w samym dogmacie Soboru Trydenckiego, natomiast jak już tłumaczyłem to wielokrotnie, jest to prosty wniosek teologiczny. No, czyli rzeczywista obecność Pana Jezusa i ta sakramentalna ofiara, to jest to, co jest kluczowe i jak się spróbuje przenieść, powiedzieć, że msza święta jest wszystkim, całym życiem Pana Jezusa, a to w ostatecznym rozrachunku robi teologia misteriów paschalnych, to istnieje ryzyko rozwodnienia całkowitego i moim zdaniem to posłużyło za teologiczną podstawę do tego, żeby zrobić z mszy świętej właśnie ucztę, czyli no w sumie nie do końca, wszystko to jest, wszystko, całe życie Pana Jezusa, a jak wszystko, to jak wiadomo, jak coś jest do wszystkiego, to staje się do niczego, to w cudzysłowie i nie jakby z mocnym takim, mocnym cudzysłowem, na zasadzie, że jak się chce zrobić wszystko, to trzeba to zrobić bardzo symbolicznie. No, Eucharystia od początku była ustanowiona przez Chrystusa w czasie ostatniej wieczerzy, tak, także, ale rzeczywiście misterium paschalne no, nie jest, znaczy zawsze rozwodnić można naturalnie, wszystko można rozwodnić. Co do ofiary, odsyłam do tajemnicze ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego, tam jest na początku, w pierwszych numerach cały passus na temat tego, jak rozumieć Eucharystię jako ofiarę i jak ona została w dalszym ciągu jest w centrum liturgii posoborowej. Także tutaj po prostu jest kwestia rozumienia troszkę innego i myślę, że problem środowisk tradycyjnych z ofiarą i przywiązania, zwłaszcza arcybiskupa Lefebvre'a do pojęcia ofiary, wiązał się z takim pojęciem bardzo scholastyczno-średniowiecznym liturgii, która była bardziej świętym teatrem, tak, rodzajem misterium, gdzie właściwie widziano w liturgii uobecnienie Kalwarii w sposób taki bardzo namacalny, tak jakby również Triduum Paschalne właściwie się odbywa jako rodzaj świętego misterium. Natomiast takim kluczem do zrozumienia odnowionej liturgii soborowej jest słowo pamiątka. To zdecydowanie, to ma korzenie jeszcze w Starym Testamencie, w liturgii żydowskiej i to nie ma nic wspólnego z pojęciem protestanckim, nominalistycznym, symboli i tak dalej. To w ogóle, to są dwa różne światy. Pamiątka liturgiczna to jest właśnie to, poprzez co ofiara Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, Jego wzywanie Ducha Świętego staje się realne wobec wspólnoty Kościoła. I to nie można mówić o żadnym rozwodnieniu, to po prostu tylko, żeby czynić tę pamiątkę, trzeba najpierw głosić tę tajemnicę Słowem Bożym. Trzeba ją ogłosić wobec tego zgromadzenia wiernych, bo życie codziennie nas tłumi w nas wiarę, tłumi w nas doświadczenie Boga i gdy schodzimy się na liturgię, potrzebujemy słyszeć kerygmat, słyszeć ogłoszenie tego misterium i wtedy rzeczywiście sakramentalne znaki chleba i wina, które stają się ciałem i krwią pańską, jednocześnie są znakiem
Jego męki, zwłaszcza chleby, Jezus mówi, to jest ciało za was wydane. A kielich z kolei jest znakiem bardziej już Jego chwały, bo On zwłaszcza w ostatniej wieczerzy mówi, nie będę już spożywał z wami, zanim nie wypiję nowy w moim królestwie. Także to jest jedność, słowo, liturgia, sakramenty. Wbrew pozorom warto z pokorą zapoznać się z duchem liturgii Soboru Watykańskiego II, zanim się ją zacznie krytykować, bo można po prostu rzeczywiście wylać dziecko z kąpielą. I ksiądz Szymon, krytykując liturgię soborową, posądzając o modernizm, bardzo często mam takie wrażenie, że niestety właśnie wylewa dziecko z kąpielą. Dziękuję serdecznie księdzu Dekrowi i księdzu Bańce. I w takim razie przechodzimy do kolejnego pytania, które chciałby zadać ksiądz, jeżeli wciąż z nami tak. jest. Niech będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wieków. Amen. To ja mam pytanie do księdza doktora Krzysztofa. Święty Augustyn mówił, żeby zachowywać w rzeczach tych koniecznych jedność, w dowolnych, znaczy tych dowolnych wolność, ale we wszystkich miłość. I teraz mam to pytanie odnośnie rytu, ponieważ Kościół katolicki ma kilkanaście, może nawet więcej niż 20 rytów, które są przecież katolickimi rytami. Ja osobiście uczestniczyłem w 3-4, także jako celebrans, jako koncelebrans, sprawuję i nową, i starą liturgię łacińską. Uczestniczyłem w liturgiach grekokatolickich, nawet często jeszcze w seminarium. W najbliższym czasie w naszej katedrze będzie arcybiskup Szewczuk sprawował. Uczestniczyłem w liturgii ormiańskiej, także miałem te księgi też na tyle, na ile potrafiłem je rozumieć, dostęp i przeglądałem je i sprawowałem tę liturgię. I teraz mam takie pytanie, jeżeli jest to możliwe, że tyle rytów funkcjonuje, to dlaczego jeden, który przez wieki wydawał świętych i sięga swoimi korzeniami do Grzegorza VI, jest problemem? Dlaczego? W pewien sposób ja widzę pewien osąd ze strony księdza wobec wiernych i kapłanów, którzy chcą modlić się w ten sposób. Nikt nas do tego nie zmuszał, jeżeli chcemy się modlić tak, jak było to przez setki lat. Dlaczego nie może istnieć jak coś, jak mówił jeden z hierarchów Kościoła, jak eksperyment tradycji? I to jest tak jakby moje pierwsza rzecz. I druga, trochę tak na kanwie traditionis custodes. Czy nie powinno być to bardziej kierowane nie w ten sposób taki administracyjny, tylko bardziej do biskupów w stronę księży, ponieważ błędy, wynaturzenia także w nowej liturgii, wielokrotnie byłem świadkiem, idą właśnie od strony księży, no niestety. Niestety patrząc ostatnie wydarzenia chociażby z Łodzi, nawet i od biskupów, a arcybiskup Ryś właściwie można powiedzieć postępuje tak kropka w kropkę przeciwko temu, co mówił papież Franciszek tam w zakończeniu tego swojego motu proprio. I teraz jest jeszcze kwestia różnych adaptacji, które niekoniecznie są obecne w nowym szale, jak chociażby mam znajomych z neokatechumenatu i materia, która jest stosowana do mszy świętej, do Eucharystii. Czasem rodzi się pytanie o jej jakość. Prawo kanoniczne nakazuje odebrać od tego, który przygotowuje materię, przysięgę, że zrobi to zgodnie z tym, czego uczy Kościół. Wątpię, żeby takie przysięgi były odbierane od osób, które przygotowują w domu, wypiekają tą materię chleba do Eucharystii. To tyle, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. No dobrze, rozumiem, że tak. Pierwsze pytanie dotyczące dlaczego mimo istniejącej różnorodności Stolica Apostolska obecnie teraz poprzez motu proprio próbuje jakby wyciszyć czy wyeliminować tę starą formę rytu rzymskiego. I ksiądz zaczął od cytatu z Augustyna. Ja też cytowałem Augustyna rano w referacie, to znaczy on, jest takie dziełko
Ad Inquisitionem Januarius, Januarium, czyli odpowiedzi na pytania Januariusza, które na nowo przetłumaczyłem, właściwie przygotowuję do publikacji, bo one były już przetłumaczone, ale dosyć tak pobieżnie, więc i tam on, mniejsza z tym, w każdym razie on, Augustyn mówi tak, trzeba w każdym kościele zachowywać to, co jest we wszystkich kościołach, czyli te elementy konstytutywne dla Eucharystii, dla liturgii. Natomiast od kościoła do kościoła są różnice i zasada ambrozjańska, którą on się nauczył od Ambrożego, jest taka, że do jakiego kościoła przychodzisz, to zachowuj te obyczaje tego kościoła, jeżeli one się nie sprzeciwiają wierze i moralności. I to jest złota zasada. Także najwyraźniej dla Ambrożego i dla Augustyna w obrębie kościoła lokalnego jednak oni oczekiwali pewnej jedności także zewnętrznej, liturgicznej od wszystkich. Więc nie było takiej sytuacji, żeby w jednym kościele lokalnym było kilka obrzędów. I ja bym tutaj widział ten znak czasu, mówi się, jest to tak zwany churching, tak? Dzisiaj to rano też słyszałem akurat, bo proboszcz mówi o takich osobach, które są parafianami, a chodzą do sąsiedniej parafii, bo im tam bardziej to odpowiada. I mówi, no jak to jest, przecież wspólnota parafialna to jest pewna łaska i pewna wspólnota i nie ma łask, nie dostanie się innych poza tą wspólnotą. To jest coś takiego, że w mentalności współczesnej liturgia to jest jakiś produkt, który można sobie wybrać. Jest taka pokusa, powiedzmy, że a mi bardziej odpowiada to, to ja sobie to wybieram, a mi tamto. Taki supermarket religijny. Nie, liturgia jest liturgią danej wspólnoty, której głową jest biskup. I oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi tego biskupa, czy tej wspólnoty i w jaki sposób się ona może się przenieść, jest wolny do innego kościoła. Ale nie może być tak, że aha, no ja lubię to, ty lubisz to, to zróbmy w tym kościele 5 czy 2 właśnie ryty. To jest moja logika. I w tym sensie nie mam intencji przynajmniej osądzania ludzi, którzy mają upodobanie do tej starej liturgii. Dlaczego uważam, że trzymanie się starej liturgii nie jest zbyt celowo? Myślę, znaczy ja to obrazowo mówię, że to jest troszkę zawracanie rzeki kijem. To znaczy ja osobiście odkryłem liturgię Soboru Łatwiańskiego II i całą dynamikę i w świetle tego, co odkryłem, dla mnie trzymanie się tej sztywnych ceremonii jest po prostu protezą, która była dobra wcześniej, opatrznościowa, ale teraz mamy już inne czasy, o tym zresztą mówi wprowadzenie do mszału rzymskiego. Dziękuję serdecznie doktorowi. Jako rzecz czasu już no tak, mamy niewiele, to dziękuję. I ksiądz Bańka chciałbym ad vocem. Jest na tę chwilę. Myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania, to znaczy chyba już z tego, co do tej pory powiedziałem, jest w miarę czytelne, co myślę na ten temat, także konkretnie tutaj nie mam nic do powiedzenia. Dobrze, rozumiem, dziękuję. W takim razie chciałbym zawołać kolegę. Przepraszam, jeszcze ja bym mógł jedną rzecz dopowiedzieć. A propos tego churchingu, o którym ksiądz doktor przed momentem wspomniał, to ja też miałem takie doświadczenia z różnych parafii, gdzie osoby właśnie związane z neokatechumenatem coś takiego uprawiają, więc no, to jakby dla mnie jest w ogóle argument nietrafiony. Także jeszcze raz dziękuję, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Ty kolego Tomaszu. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja bym się chciał odnieść do przede wszystkim najpierw do księdza doktora, a potem będzie też pytanie dotyczące tej samej materii, konkluzji do księdza rektora Bańki. Mianowicie ksiądz doktor w swojej wypowiedzi stawia w opozycji
mistagogię, jak domyślam się tutaj, szczególnie w ujęciu neokatuchmenalnym, scholastyce, która była metodą i wciąż jest uprawiania teologii w kościele. No to wiadomo, ten czasownik grecki mistagogeo, to znamie czasownikowe, odnosi się do osoby, która kogoś wprowadza w tajemnicę, czyli zwracamy uwagę na to, jak Kościół, jak jego tutaj pasterze wprowadzają wiernych w tajemnice wiary, w życie sakramentalne, etc. Oczywiście to przede wszystkim dotyczyć będzie mszy świętej, ale również przecież szeregu innych sakramentów. No nie wiem, na przykład przygotowanie do małżeństwa. I teraz zestawmy to, jak wyglądało to w tej epoce scholastycznej, tak, stosując tą nomenklaturę księdza doktora, z tym, co jest obecne. Przede wszystkim no, chciałbym się odnieść do tego, że takie napiętnowanie scholastyki no, było na przykład charakterystyczne dla historyków marksistowskich. Nie dalej jak wczoraj czytałem prace dotyczące historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie właśnie tacy historycy w latach 60. bardzo krytykowali wydział teologiczny Uniwersytetu, że on był taki scholastyczny, no i że to było źle, no bo on powinien być taki bardziej humanistyczny, reformatorski i to by było takie bardziej płodne intelektualnie. No a przecież scholastyka była metodą uprawiania teologii tak naprawdę właśnie do Soboru Watykańskiego II. Odwołam się do może dwóch postaci, które są dosyć istotne. W tej mistagogii scholastycznej, że stosuje tą nomenklaturę, ksiądz profesor Maciej Sieniatycki, to był dogmatyk z Krakowa. On pisał między innymi oprócz podręczników, traktatów akademickich, także podręczniki skierowane do nauczania w szkołach. Na przykład jego Etyka katolicka. Wspaniały podręcznik. I teraz, kiedyś sobie zrobiłem taki eksperyment, poszedłem do księgarni, przejrzałem wszystkie dostępne podręczniki współcześnie do nauczania religii w liceum. I teraz tak, podręcznik księdza Sieniatyckiego jest napisany w taki sposób, że wykłada całą, w tym wypadku etykę, tak, czyli teologię moralną, uczniom. Natomiast te podręczniki obecne, gdzie w podręcznikach do liceum mamy na przykład kąciki humorów, traktują ucznia jako osobę no co najmniej opóźnioną w rozwoju. I wtedy ówcześnie, w tej epoce scholastycznej, ci scholastycy potrafili całą doktrynę przekazać w taki sposób, że ludzie to recypowali. Inna postać, ksiądz doktor Dybowski. On też wydał taki podręcznik pod tytułem Liturgika. Mam akurat wydanie z 54 z Księgarni Świętego Wojciecha. Skierowane do prostego odbiorcy, przeciętnego. Tam są również ilustracje, zdjęcia. Dotyczy właśnie liturgii sakramentów. Ludzie to recypowali. Jeżeli, nie wiem, każdy z nas pewnie w rodzinie ma kogoś, kto kiedyś służył do mszy świętej i ci ludzie niejednokrotnie potrafią często prościej wyrecytować ministranturę. Ludzie byli w stanie to swoimi rozumami pojąć i uczestniczyć w tej liturgii. Jeżeli weźmiemy dzisiaj funkcjonowanie starej mszy, to jest tym większe, bo jak słusznie zauważył ksiądz doktor, jest ten pewien ekskluzywizm, no bo ponieważ no nie wszyscy w tej mszy uczestniczą. Ona jest niejako pewną niszą w kościele, więc wszyscy, którzy w niej uczestniczą, muszą wykonać tą mistagogię. W duszpasterstwach tradycji są organizowane katechezy, więc to wszystko się dzieje. Natomiast jeżeli weźmiemy ten, powiedzmy, mainstream kościelny, słusznie ksiądz przywołał ten przykład parafii wiejskiej, gdzie uczestniczyła tylko rodzina, nikt nie poszedł do komunii. Jednak ta mistagogia, która miała być tą wielką zdobyczą epoki posoborowej, no tak naprawdę nie przynosi owoców, które były pożądane. Nawet ta zmiana języka, zakładano, że jeżeli zmienimy łacinę na język dostępny temu prostemu człowiekowi, to wszystko się zmieni. Tak się bynajmniej nie stało. A ta mistagogia stadionowa, jakby ja tylko chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To utwierdzenie się właśnie decydentów Kościoła, że ta forma mistagogii jest skuteczna. No otóż właśnie ona jest dramatycznie nieskuteczna, no bo gdyby była, to byśmy nie mieli tych zastępów na przykład młodzieży, która no tak dramatycznie odchodzi od kościoła i jest do niego tak nienawistnie nastawiona. To jest pierwsze, że jakby chcę stanąć w obronie scholastyki, jakby zapytać, skąd u księdza taka krytyka. A drugie pytanie do księdza Bańki, jako do praktyka pedagogiki wychowania, jak ta mistagogia, już stosując tą nomenklaturę, odbywa się właśnie w szkołach Akwinaty. I
jakie ksiądz widzi recepty, które mogłyby być recypowane w tym kościele głównego nurtu właśnie w szkołach katolickich. Rozmawiałem ze swoim kolegą, który uczy religii, franciszkanin, w szkole katolickiej i w tej szkole katolickiej uczniowie mieli przygotować gazetki związane pro-life, tak? Na jesieni zeszłego roku tam siostry z dyrekcji miały taki pomysł. Uczennice potrafiły przygotować tam gazetki z piorunami. Więc jakby, no tak jest niestety często obraz tych szkół katolickich głównego nurtu. Więc jakby pytanie do księdza Bańki, jakie on by dawał wskazówki właśnie nauczycielom religii, katechetom. No wiem, że często ten obraz katechezji jest właśnie tragiczny, no tak jak odwołałem się do tych podręczników. To tyle ode mnie, dziękuję. Dobrze, dziękuję, bardzo cieszę się za to pytanie o scholastyce. I rozumiem, że w tej chwili dyskutujemy, aby dotrzeć do prawdy, a nie żeby potępiać tak to czy inne w Kościele, czy taki ruch intelektualny, czy inny. Ja osobiście byłem uformowany w nurcie tomistycznym i czytałem Tomasza od początku studiów do święceń w Krakowie na Stolarskiej. Byłem formowany u dominikanów. I do tej pory Tomasz jest dla mnie ogromnie ważny. Także do scholastyki jako do pewnej wartości scholastyki nie trzeba mnie przekonywać. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o wtajemniczaniu w wiarę, no nie można tutaj po prostu brać innych słów do tej samej rzeczywistości. Katechumenat, który funkcjonował w kościele pierwszych wieków, był zupełnie czymś innym niż nauka katechizmu czy nauka lekcji religii w szkole. Można sobie sięgnąć, są te katechezy, chociażby katechezy chrzcielne Jana Chryzostoma, wydane przez wydawnictwo Kerygma w Lublinie, dostępne, można zamówić. Są katechezy z Cyryla Jerozolimskiego. Jest też, nie, polskiego wydania nie ma, ale są od Ambrożego de Sacramentis i De Mysteris. Tam naprawdę można zobaczyć, jaka jest różnica między mistagogią a nauką katechizmu, czy nauką religii, nauką praw wiary. I żeby już nie przedłużać, to wcale hierarchowie teraz nie mówią, że wszystko jest elegancko. Synod Eucharystii w 2005 roku, i o tym pisze papież Benedykt XVI w numerze 64 Sacramentum Caritatis, on mówi, że jednomyślnie ojcowie wskazali drogę mistagogii jako to, co jest potrzebne Kościołowi, aby wierni nie pozostawali na powierzchni. I tam papież formułuje trzy podstawowe elementy mistagogiczne. I może nie będę już wchodził w to, ale mistagogia konkretnie, znaczy tam chodzi o wtajemniczenie w Słowo Boże, w znaczenie symboli i połączenie liturgii z życiem. Więc to jest bardzo konkretna wiedza. O tym pisze też papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium 163. Mówi, że wręcz, że właśnie w wielu programach katechetycznych mistagogia nie została jeszcze uwzględniona, a mówi, że jest to konieczne. To tak, to bym właściwie do tego chciał, tak bym to widział. Dobrze, dziękuję księdzu doktorowi serdecznie. I teraz druga część pytania o wskazówki dla katechetów do księdza. Być może zacznę bardziej ogólnie, to znaczy myślę, że warto zacząć od Divini Ilius Magistri Piusa XI, to znaczy jeśli chodzi o wychowanie katolickie i też edukację młodzieży, to Pius XI mówi w swojej encyklice, że aby szkoła była katolicka, nie, on mówi więcej, aby katolicki rodzic mógł posłać dziecko do jakiejś szkoły, w tej szkole nie tylko powinna być, musi być nauczana religia, cała szkoła musi tchnąć duchem katolickim, musi tchnąć duchem religii. I
to jest prawdziwie katolickie wychowanie, gdyż szkoła jako cała instytucja jest tym przepełniona, całe działanie wychowawcze, gdy to wszystko współgra ku tworzeniu szlachetnego człowieka, ku tworzeniu katolika. Jak to działa? To znaczy, trzeba by mówić długo, ale spróbuję się naprawdę streścić. Ojciec Woroniecki, i to naprawdę się streszczam, nie zaczynam od jakiegoś tam pobocznego wątku, tylko od samego centrum. Ojciec Woroniecki mówi, że całe wychowanie można streścić przy ołtarzu, to znaczy, gdy prowadzimy młodego człowieka do ołtarza, i oczywiście ojciec Woroniecki mówi o przy tradycyjnej, bowiem innej jeszcze wtedy, dzięki Bogu, nie było. Ojciec Woroniecki mówi, że gdy tam prowadzimy tego młodego człowieka i uczymy go tego wszystkiego, co tego uczestnictwa w tej liturgii, gdy on widzi ten szacunek wobec Pana Boga, gdy on głośno śpiewa kredo nam przy świętej śpiewanej. To jest dla ojca Woronieckiego bardzo istotne, aby właśnie dla dzieci odprawiać uroczystą mszę świętą śpiewaną, aby one uczyły się różnego rodzaju w niej uczestnictwa, że człowiek uczy się tam mnóstwa cnót, człowiek wyrabia w sobie dobre przyzwyczajenia, jednocześnie rozumie podstawowe rzeczy, to znaczy widzi tego wielkiego Boga, tego Boga, któremu jesteśmy winni cześć, dla którego robimy to, co najpiękniejsze, przygotowujemy najpiękniejsze śpiewy, dla którego jesteśmy, spinamy się w cudzysłowie, w tym sensie, żeby zachować powagę na tej mszy świętej, żeby nie rozmawiać, że staramy się zawsze zachować godnie, szlachetnie wobec Pana Boga, jednocześnie ten Bóg jest tym, który przychodzi blisko do nas w Komunii Świętej, a więc ta wielkość Pana Boga i z drugiej strony ta bliskość, która jest w liturgii tak pięknie przedstawiona. I później liturgia poucza również i właśnie przez Słowo Boże i przez później jego wyjaśnianie w katechezie czy w kazaniu, jeśli to jest na mszy świętej, poucza o tym, jak ten młody człowiek powinien żyć i później, jeśli cała instytucja szkolna wokół tego jest zbudowana i ona współdziała, współgra w tym, żeby tego młodego człowieka wychować, jeśli szkolne zaangażowanie, konkursy szkolne, jeśli lekcje filozofii, jeśli wszystko to idzie w tą stronę, żeby młodego człowieka uszlachetnić na tym poziomie naturalnym i przepełnić łaską Bożą na poziomie nadprzyrodzonym, to wtedy to ma szansę przynieść owoc. O takiej szkole pisze właśnie Pius XI Divini Ilius Magistri i my taką szkołę staramy się stworzyć u nas w Józefowie. Wychodzi jak to w tym życiu, to znaczy raz lepiej, raz gorzej, staramy się zrobić co możemy. Natomiast jaka rada dla katechetów? Ja bym radził i katolickim rodzicom, i katolickim nauczycielom, żeby robili wszystko, co się uda, żeby tworzyć katolickie szkoły. Nie, żeby gdzieś tam próbować pracować jakoś tam się w katolickiej, czy w jakiejkolwiek szkole gdzieś tam zawiesić, tylko żeby tworzyć naprawdę katolickie szkoły, właśnie takie, o jakich mówi Divini Ilius Magistri. Jeśli chcemy mieć jako naród przyszłości, jako Kościół przyszłość, to potrzebujemy katolickich szkół, które naprawdę będą katolickie, a nie tylko katolickie z nazwy. To myślę, że wystarczy. Dziękuję serdecznie. Tutaj patrzę, no wydaje mi się, że zgłoszenia się do zadania pytania przez osoby, których już nie ma, o konferencjach pominiemy, więc... Mam pytanie do księdza Szymona Bańki, nie wiem, czy mógłbym zadać. Wydaje mi się, że tak, póki jeszcze wspólnie to. Spotkałem kazanie księdza Naumowicza, nie przykręcam nazwiska, z Gdyni, z Bractwa, którym ja je cytuję też w swoim wideo, w którym on grzmi na kazaniu, że ta świątynia w Gdyni należąca do Bractwa jest jedyną katolicką i jest światłem dla całej Polski, bo wszystkie inne, łącznie z katedrą w Oliwie, to nie są świątynie katolickie. Co ksiądz, czy ksiądz się zgadza z tym przesłaniem księdza Naumowicza? Tak postawione pytanie jest dosyć trudne, a to znaczy podejrzewam, że gdyby ksiądz przedstawił mi teraz dosłowny cytat księdza Naumowicza, to mógłbym bez problemu powiedzieć, że się zgadzam. Natomiast podejrzewam również, że ten cytat jest już trochę pewną parafrazą słów księdza Konstantyna. Rozumiem, że to był ksiądz Konstantyn Naumowicz. On zasadniczo nie posługuje w Gdyni, jest przeorem w Warszawie, natomiast być może akurat faktycznie był w Gdyni i być może właśnie tam takie kazanie powiedział. A więc stosując, czy biorąc jedno zdanie, wyrywając z całego kontekstu kazania, no trudno, to znaczy można w
można je troszeczkę przeinaczyć, jego sens przeinaczyć. Bez wątpienia takie zdanie, że o, to jest kościół katolicki w ogóle w, nie wiem, tam w całym województwie, to bez wątpienia jest to zdanie takie prowokacyjne, które... No nie, w Polsce to... Ja cytuję księdza Neumannera, to nie jest wyrwane z kontekstu. Dałem cały pasus z tego kazania, zaraz podam link do tego wideo. Będę wdzięczny za link, natomiast to byłoby zupełnie bez sensu, no bo przecież mamy jeszcze bractwo samo, ma inne kościoły w Polsce, także mówienie akurat o tym jednym kościele, myślę, że byłoby swego rodzaju szowinizmem i wszystkie inne kościoły mogłyby się oburzyć, nawet te nasze. Także, ale sens jest taki, jeżeli 6 kościołów bractwa to są jedynie katolickie kościoły w całej Polsce, czy ktoś się zgadza z tym? Kazanie było tak, to było na poświęcenie właśnie kościoła. Było tak, że ponieważ nowy ordo, nowy mszał to jest heretycki i jest to on bezcześci świątynię i po prostu, i on wręcz mówi, nie jest możliwe, mówi nawet te kościoły, w których się celebruje mszę tradycyjną, ale jednocześnie jest tam właśnie ta msza nowa, jest tam katechumenat, są to modlitwy teze, wszystkie możliwe błędy, to po prostu katolik, który chodzi na takiego kościoła, jest rozdarty. I on mówi, jedynie właśnie kościół, który jest wierny tradycji, to jest ten, który jest święty i czysty i do niego tylko należy chodzić. Ja nie przekręcam, nie wyrywam z kontekstu. Tak on... Tak, teraz brzmi to już zdecydowanie lepiej, gdy ksiądz zaczął to cytować. A więc w tym sensie tak, to znaczy jeśli przyjmiemy teraz, że prawdziwie katolicki kościół to jest taki kościół, w którym jest przekazywana prawdziwie katolicka nauka, to wtedy można, ja bym powiedział, publicystycznie powiedzieć w ten sposób, że to są jedyne kościoły, w których gdy wierny idzie do tego kościoła, to ma pewność, że katolicką naukę otrzyma, a nie, że zależnie od tego, jaki będzie ksiądz, to otrzyma raz katolicką, raz mniej katolicką. Czyli powiedziałbym, że tak, natomiast jest to rodzaj takiej retoryki publicystycznej, powiedziałbym. Ale to było kazanie w kościele, na mszy, także to nie jest miejsce na publicystykę. Mam na myśli styl, to znaczy określiłbym go jako publicystyczny. Rozumiem. Czyli nie ściśle teologiczny, nie oznacza to oczywiście, że nowa msza doprowadza do jakiejś desakralizacji kościoła i przestaje być kościołem katolickim w sensie ściśle teologicznym. Dobrze, dziękuję. Kwestie... Tak, teraz trzeba znaleźć następną osobę, która zamierzała tutaj zadać pytanie i jak patrzę, to wydaje mi się, że tą osobą był... Szczęść Boże, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać. Ja mam, zanim pytanie, to mam może taką małą uwagę, bo słucham dokładnie tej dyskusji. Mam takie wrażenie, że całość miała się kręcić wokół Traditionis Custodes, czyli dokumentu, który dotknął część tradycjonalistów. On nie dotknął wszystkich tradycjonalistów, tylko on dotknął tych tradycjonalistów, o których powiedziałbym, że są unacum, czyli nie takich tradycjonalistów jak ksiądz Bańka, tylko tych, którzy do tej pory chodzili na mszę trydencką, odprawianą w jedności z biskupem miejsca, przez kapłanów, których status był zawsze statusem regularnym i na mocy motu proprio papieża Benedykta XVI Summorum Pontificum. Mam wrażenie, że ta taka wymiana grzeczności, która tu ma miejsce, taka między księdzem Szymonem a księdzem Krzysztofem, w wielu momentach trochę opiera się bardziej o wyobrażenia na temat tego, jak wyglądają dwie grupy, niż jakie one są w rzeczywistości. No bo co ja tu tak widzę? No, zdarzyło mi się słuchać nagrań księdza Szymona Bańki z bardzo wieloma rzeczami, które on mówi, nie zgadzam się, ale bardzo często krytyka nowej mszy to nie jest krytyka nowej mszy, tak jak właśnie słusznie ksiądz Krzysztof powiedział, gdzie mamy na samym początku wprowadzenia do mszału powiedziane ofierze, tylko to jest krytyka tego, jaki kształt ona miała u zarania, kiedy była krótka analiza krytyczna napisana, kardynałów Ottawianiego i Baczyego, wszyscy o tym pamiętają.
ale już nikt nie pamięta, że Paweł VI do tej krytyki się odniósł, podał kontrargumenty na szeregu środowych kateches, kardynał Ottaviani je przyjął, że wiele elementów tam zawartych w mszale uwzględniono, wprowadzono zmiany do wprowadzenia ogólnego do mszału rzymskiego. Dzisiejsza msza Novus Ordo to absolutnie nie jest ta msza, która wtedy była krytykowana. Mam wrażenie, że nie pamiętamy o tym, że to, jak wygląda praksis liturgiczna Kościoła na Zachodzie, jest inne niż w Polsce i mówimy o wynaturzeniach liturgicznych, tak jakby one były takie, jak są we Francji czy Niemczech, a z drugiej strony mam wrażenie, że zapominamy o tym, że są właśnie równi tradycjonaliści. Ja osobiście wywodzę się ze środowiska wrocławskiego, w tej chwili mieszkam w Warszawie i zawsze posługiwałem, związany byłem z wrocławskim duszpasterstwem tradycji katolickiej, gdzie większość nas, ministrantów, kapłan, nie mieliśmy nigdy problemu z udziałem w nowej mszy świętej. Jeżeli wybieraliśmy starą mszę świętą, to nie ze względu na to, że ona była lepsza albo ważna, a tamta jest nieważna, absolutnie tego typu argumentacja się nie pojawia, czy godna, czy niegodna, tylko pewne elementy przemawiały do nas bardziej lub mniej. I teraz to jest bardzo ważne, uważam, że żeby mówić o ruchu tradycyjnym, myślę, to tak dla księgowa chciałbym wyjaśnić, jeżeli to nie jest jeszcze jasne, że ten ruch tradycyjny jest ruchem szerokim i trudno postawić nas razem w sytuacji, w której na przykład ja i ksiądz Bańka, chociaż obaj od X lat uczestniczymy nam we mszy świętej trydenckiej, będziemy się bardzo różnili, bo na przykład ja nie pójdę na mszę świętą do księdza Bańki, bo ma on nieuregulowany status kanoniczny, czego wielu tradycjonalistów nie akceptuje, bo oczywiście otrzymał od Ojca Świętego jurysdykcję do spowiadania, ale nie po to, żeby docenić jego jako kapłana bractwa czy bractwa, tylko ze względu na dobro wiernych, tak? W myśl zasady salus animarum suprema lex. I teraz problem, który tutaj jest wobec samego tradycjonis custodes, jest taki, że ukarano tych wiernych, tych, którzy byli unakum, natomiast nie tych, którzy są poza, bo można by nas porównać trochę do takiej sytuacji, jak ktoś prowadzi sklep, ma podatki, papież jest tym, który zaczyna utrudniać prowadzenie sklepu. Daje nowe podatki, utrudnia godziny otwarcia, natomiast bractwo na przykład Piusa X to jest taki straganik pod sklepem, który podatków nie płaci, nie przejmuje się rozporządzeniami i jest łatwo działać. Oni się i tak nie przejmują tymi rozporządzeniami, bo mają takie podejście. Dobrze, zmierzam do końca. Więc chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że nie rozumiem jednego podejścia w Kościele, które w tej chwili się pojawia, to znaczy cały czas mówimy o tym, że Kościół ma być wspólnotą wspólnot. Wspólnotą małych wspólnot, które mogą się między sobą różnić, które różnią się duchowością i nie widzę jakby problemu w tym, by jedną z tych wspólnot był ruch tradycyjny, by jednym z rytów istniejących obok siebie był ryt rzymski, tym bardziej konstytucja liturgii mówi o rytach w Kościele, że jest to jedność w różnorodności. Tak jak mówił Benedykt XVI, że są to dwie formy jednego rytu i rzeczywiście jak spojrzymy w nigryki, bez uprzedzeń, bez porównywania, to wyrażają one naprawdę te same prawdy wiary. Przyznam szczerze, że nie rozumiem tego antagonizmu, który sami na siebie kreujemy. Tym bardziej, że neokatechumenat przez lata również był krytykowany za formy liturgiczne, które odstawały od ruszału i długo czekał na ich zatwierdzenie. Więc to też jest taka kwestia, która moim zdaniem wymaga przemyślenia. Nie jest nieskuteczna, tylko tej mistagogii w praktyce parafialnej nie ma. Dobrze, tyle komentarzy. Tak? Zanim ksiądz doktor się odniesie, to póki jeszcze jest chwila, kiedy ksiądz Szymon Bańka może z nami być, to jeżeli ma jakieś słowo... Proszę bardzo, dziękuję. Dziękujemy również. Myślę, że nie mam nic do dodania, przepraszam. Dobrze, rozumiem. W takim razie proszę księdza doktora. Tak. Myślę, że właśnie to jest to, czego papież Franciszek rzeczywiście stara się unikać. To znaczy wobec ludzi, którzy pewnych rzeczy nie rozumieją, nie mówienia im, znaczy miłość daje człowiekowi, podpowiada człowiekowi, kiedy rzeczy powiedzieć twardo, a kiedy nie powiedzieć. Dlatego, że jest pewna stopniowalność
poznania prawdy. I jeżeli się powie wszystko kawa na ławę od razu, to po prostu można złamać cinę nadłamaną. I myślę, że ksiądz po prostu Szymon troszkę poczuł się w tej chwili właśnie nieswojo. Natomiast ja myślę, że ja bardzo cenię w księdzu Szymonie jego autentyczne poszukiwanie Chrystusa, Boga, prawdy i to szanuję. To znaczy Pan Bóg prowadzi go tą drogą. Rozumiem, że ja uważam, że jeszcze ma spory kawał do zrobienia i mam nadzieję, że być może ten wieczór też jakoś rzuci mu światło, bo sam zresztą deklaruje się, że jest otwarty na racjonalne argumenty. A teraz co do... Bardzo dziękuję w ogóle za to słowo o tych katolikach, którzy przeżywają ryt trydencki w taki sposób bardzo katolicki. Ja w tym wideo, które dałem tutaj w czacie link, ja tam też przytaczam wypowiedź pewnego Bernardyna, który sprawuje tę liturgię i on właśnie o tym mówi, że są dwa ryty, są dwie msze i on nie ma problemów z tym. Motu proprio papieża Franciszka, papież zwraca uwagę na to, że niestety ze smutkiem stwierdza, że msza z 1962 roku jest często wykorzystywany jako narzędzie walki z liturgią Soboru Watykańskiego II i to jest nie do zaakceptowania. Więc motu proprio jest, według mojego rozeznania, to jest powiedzmy główny trzon tej siekiery, to jest w tą stronę zwrócony. On daje możliwość tym, którzy mają podobanie w kościołach rektoralnych kontynuowania tej liturgii. Tak to rozumiem. Dobrze, dziękuję księdzu doktorowi za tą wypowiedź i w takim razie prosiłbym już prezesa Adriana o zakończenie konferencji, podziękowanie gościom. Ja serdecznie dziękuję księdzu doktorowi i księdzu Szymonowi za stawienie się do udziału w debacie i za wszelkie wypowiedzi, które tutaj dzisiaj padły. Bardzo dziękuję Szymonie, bardzo dziękuję wszystkim dyskutantom i wszystkim uczestnikom, tym, którzy zechcieli zadać jakieś pytanie, tym, którzy jeszcze zechcieli się mniej lub bardziej ustosunkować, przedstawiając własne stanowisko.